Na całym świecie koronawirusem zakażonych jest już ponad 108 tysięcy osób. W minionym tygodniu nowy wirus dotarł do Polski, a liczba zakażonych w naszym kraju wzrosła już do 16 osób. Z naszą kamerą sprawdziliśmy dziś, co myślą o koronawirusie mieszkańcy Sokółki. Pytamy o koronawirusa. Czy jest się czego obawiać? Raczej nie. To nie mam pojęcia, no ale raczej nie, no. Nie obawiacie, że to trafi do Sokółki, że będą osoby chore? Czemu? Nie. Trudno powiedzieć. Raczej nie. A ty z jakiego jesteś zdania? Ja uważam, że no jak też nie ma się czego bać aż tak bardzo, i tak ludzie panikują i wykupują wszystko w sklepach, bo jednak to jest wirus jak każdy inny, tylko że ludzie go jakby nie znają, dlatego się go boją. Ty się osobiście nie boisz? Połowie się boję, połowie się nie. Dlaczego? No bo jednak to jest wirus i może się nim zarazić wszędzie, w szczególności w komunikacji miejskiej, jak ja na przykład dojeżdżam, a połowie się nie, no bo jednak no małe jest ryzyko, że tutaj dojdzie. Najważniejsze przy tym wirusie, żeby się nie zakazić, to co jest? Wiesz o tym? Mycie rączko. Przede wszystkim, no. Czyli higiena. Higiena. I będzie okej. Okay. I będzie okej. Okay. Pani teraz w jakiś szczególny sposób wystrzega się różnych rzeczy? No, jeszcze nie, no, ale już myślę o tym. A uważa pani, że słusznie ludzie panikują, wykupują jakieś, robią zapasy spożywcze? Nie, niesłusznie. To nie. Potrzebne? Nie. Jeżeli ktoś zachoruje, to zapasy nie pomogą. Boimy się przeważnie tego, czego nie znamy. No myślę, że jakaś obawa jest cały czas. A jak się uchronić przed zarażeniem? Moim zdaniem, no nie wiem. Nie wiem, czy jest w ogóle taka jakaś opcja. Po prostu w tym jest, że nie wiemy, kiedy jesteśmy zarażeni. Zarażamy się, bo to może trwać tam do dwóch tygodni, no i po prostu nie ma szans się od tego po prostu uchronić, tak, nie ma szans się. Pan na przykład z rodziną robi jakieś zapasy, no bo na przykład ludzie wykupują jakieś produkty spożywcze czy coś takiego? Ja wiem, nie, chyba za bardzo nie, widzę, że w sklepie wszystko jest, nie ma żadnej jakiejś paniki, że tam półki puste są. Ale mydło bakteryjne zostało kupione? No jest, jakieś tam w domu tak stoi, no ale... Ja wiem, czy to uchroni, po prostu to jest, no, jest takie paskudztwo, że no, nie uchroni się, no, czy to mydło bakteryjne, wiadomo, no, człowiek jest odruch bezwarunkowy, czasami się dotknie, by, mimo tego, że wie, że nie dotykać trzeba twarzy, no, jednak ten odruch jest i, no, i pójdzie, no, i może dojść do zarażenia. Trzeba po prostu uważać. No, trzeba, koniecznie trzeba uważać, no, ale nie panikować też, po prostu zdrowy rozsądek jakiś zachować. Dajcie czystość i wszystko. I nie, na przykład, czy na przykład robienie takich zapasów na później, to nie ma sensu? Nie, nie ma sensu. W moim przypadku przynajmniej. A w starszym wieku ludzie, no to niech poszukają sobie sąsiadkę, rodziny, niech. Czyli co, higiena najważniejsza? Słucham? Higiena najważniejsza? Najważniejsza uważam i spokój. Jeżeli zachoruję, na pewno nie zgłoszę. Tyle. Bez paniki żadnej. A mydło bakteryjne pani kupiła, czy nie? Mydło mam wszystko, tak. Czyli jednak takie podstawowe zabezpieczenie jest. Wszystko mam. Pani uważa, żeby się wystrzec zarażenia, to minimum takie co trzeba zrobić? Ręce myć, przyjść z zakupów czy coś, zawsze umyć fajnie ręce i nie być w towarzystwie takim, że już ktoś chory jest. No i tyle to tak. Moim zdaniem. No pewnie jest, ale jeżeli się podstawowe zasady zachowuje, to nie ma potrzebna panika. Czyli pani na przykład aż tak bardzo nie panikuje, nie robi pani zapasów? Nie, w ogóle żadnych. A takie podstawowe rzeczy, które trzeba zrobić, żeby minimum te zrobić, żeby się nie zarazić? No na pewno przestrzegać higieny i no, może unikać kontaktu z bardziej chorymi ludźmi, którym no, z podejrzenia, ale nie wiem, czy tu w okolicy jest akurat... Jakieś takie, no słyszy się o kilku przypadkach, może jakieś podejrzenia, ale... A w takiego jeszcze lęku nie ma? Żadnego. Niespecjalnie. Dlaczego? No to jest według mnie zmutowana grypa. Wiele osób nie jest w grupie ryzyka, no bo to po prostu przychodzi się jak grypę. Tylko, że jest trochę ciężej. Starsze osoby mają bardziej poważne kłopoty niż młodsi. Czyli pan nie wystrzega się w jakiś specjalny sposób? To znaczy, to wiadomo, jakieś witaminki pić, jeżeli jest się przeziębionym, to w domu siedzieć, leczyć się i tyle. A ta panika, która teraz jest, że ludzie robią zapasy spożywcze, uważa pan, że to jest słuszne? Teoretycznie, jeżeli ktoś chce naprawdę się przygotować na coś poważnego, to może tak robić.
No ja nie powiem, sam drobne zakupy robię. Dokupuję środki czystości i inne takie rzeczy, ale no bez przesady. Czyli mydło bakteryjne jest w domu? Tak. No i oczywiście jakieś konserwy w razie czego już tak super panika, jakby sklepy zaczęły być zamykane. To jakieś konserwy zawsze się dokupi, coś, żeby mieć w domu w razie czego. A tylko jak na wsi się mieszka, ma się własne zapasy, nie wiem, jakieś ziemniaki w piwnicy, konfitury i inne takie, no to z tym problemu nie ma. Pytamy o koronawirusa. Czy jest się czego obawiać? Czy boi się pani na przykład tego właśnie nowego wirusa? Nie wiem, nie boję się. Dlaczego? Po prostu co ma być, to będzie. Czyli w jakiś specjalny sposób pani teraz nie wystrzega się różnych rzeczy? Nie, normalnie żyję. A co pani sądzi w ogóle, czy ludzie słusznie panikują, czy nie? Niesłusznie. Nie? Nie potrzeba tej paniki, no bo to nic nie da. Po prostu nie da nic. Co ma być, to będzie. Co ma być, to będzie. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Jak słyszeliśmy, mieszkańcy Sokółki do nowego wirusa podchodzą z dużym dystansem i spokojem. W naszym regionie aktualnie sytuacja jest stabilna. Jedna osoba jest hospitalizowana, a 5 jest objętych kwarantanną w związku z zagrożeniem wystąpienia koronawirusa. 220 osób w województwie podlaskim jest pod nadzorem epidemiologicznym.